Hej wszystkim, Skoczka z tej strony. Moi drodzy, witam się z Wami z pięknej Świdnicy. Jest to miasto położone między Masywem Ślęży a Pobórzem Wałbrzyskim. Powiem Wam, że zakochałam się w niej, odkąd miałam tu pierwszą zbiórkę dla fundacji. No i bardzo się cieszę, że znowu była okazja, żeby tu przyjechać. W tej chwili idę nad Witoszówkę, nad ten zalew. On powstał w latach 75-79 za pośrednictwem działania człowieka. I tu ogólnie płynie taka rzeka Witoszówka. No i co Wam mogę powiedzieć, to od wczoraj prześladuje mnie pech, bo tak ogólnie wyobraźcie sobie, że wczoraj z bratem mało nie mieliśmy wypadku, dlatego że kiedy jechaliśmy, no idiota nam wyrąbał na lewo skręcie, więc mało żeśmy go nie uderzyli. Brat ostro dał po hamulcach, zgasło nam auto i niestety przez to, że rejestrator był wyłączony, no niestety nie mamy nagrania, a szkoda, bo od razu zgłosiłabym sprawę na policję. Zresztą wiecie, naszemu Volvo nic by się nie stało, ale biorąc pod uwagę fakt, jakie ono jest masywne, to z auta tamtego gościa zrobiłoby niezłą miazgę. No i cóż, tak to jest, kiedy ludzie nie przestrzegają przepisów. No i dobra, byliśmy na meczu Śląska, było bardzo fajnie, ale wróciliśmy dużo później do domu niż zakładaliśmy, a ja dzisiaj 6:10 musiałam wstać. No więc oczywiście sięgnęłam po Tigera, muszę przyznać, pomarańcza mango ma całkiem niezły smak. No i oczywiście jak pijecie energetyki, koniecznie wybierajcie te bez cukru, bo nie macie wtedy takiego zjazdu mocnego po 2 godzinach. No i pociąg Regio się oczywiście spóźnił, więc spóźniłam się na tego nowszego kadeka, więc musiałam przyjechać tutaj nieco późniejszym, starszym modelem. No i niestety oczywiście nie było gniazda do naładowania telefonu, więc mam niewiele baterii, także cóż, życzcie mi powodzenia. A teraz idziemy na zalew. A właśnie, jak zapewne widzieliście, migrowałam z jednej strony pociągu na drugi, żeby jak najlepiej uchwycić Ślęże, a tak w ogóle zanim do niego wsiadłam, to coś odkryłam. Słuchajcie, na czwartym peronie świnka Peppa ma towarzystwo, mianowicie Hello Kitty! No nie powiem, myślałam, że to będzie ciut większe, ale i tak się super prezentuje z tymi górami na horyzoncie. Zrobiłam już sobie zdjęcie, powiem Wam, że mimo, że jest dopiero w 10:30, to już się robi piekielnie gorąco i dlatego też na razie nie zdobywam szczytów, bo bym się po prostu usmażyła w tych górach. No i cóż, zobaczymy, jak tu kolejne atrakcje. W tej chwili będę zmierzać do Ogrodu Różanego, a w ogóle powiem Wam, że nad zalew idzie się naprawdę szybko ze stacji. Serio, mimo że zawsze na tych mapach wydaje się, że to wszystko jest tak daleko od siebie, to powiem Wam, że jak już przyjeżdżacie do tego górskiego miasteczka, to w rzeczywistości okazuje się, że wszystko jest naprawdę blisko. W ogóle dzisiaj miała mi towarzyszyć przyjaciółka, ale wypadła jej pilna sprawa, także cóż, no jakoś sobie poradzę, a jeszcze jak z nią się znowu spotkamy, to urządzimy sobie taki w pełni babski wypad, także spoko. Dobra, a więc jestem w Ogrodzie Różanym i powiem tak, te róże to nie są takie duże, wiecie, jak są w ogrodach botanicznych na przykład, tylko to są raczej takie małe kwiatuszki tutaj. Niemniej muszę przyznać, wygląda to całkiem nieźle, chociaż też myślałam, że ogólnie całe to miejsce będzie takie, wiecie, większe jeszcze. Tymczasem no, są to po prostu ławki i są skumulowane krzaczki na niewielkiej przestrzeni. No ale dobra, zwiedzamy dalej, teraz idziemy na rynek.
Powiem Wam, że z miast, które zwiedziłam, Świdnica ma jeden z najładniejszych rynków. Teraz wiadomo, są tu trochę remonty, aczkolwiek wkrótce powinni to, myślę, ukończyć. Też czekam, aż się otworzy Muzeum Dawnego Kupiectwa, bo skoro mam okazję, to chciałabym je w końcu zwiedzić. Dobra, jestem w windzie, spróbuję zdobyć wieżę ratuszową. Powiem Wam, że to Muzeum Dawnego Kupiectwa, niesamowite miejsce, bardzo klimatyczne i macie audio przewodnika, więc naprawdę mogę polecić. Jako że mi przysługują specjalne zniżki, to i muzeum, i wieżę mam bezpłatnie. Także warto się o to zapytać. Ludzie, byłam na tarasie zamkniętym, teraz jestem na otwartej. Wow, jakie to jest zarobiste! Ja cię kręcę, gdyby tu byli inni ludzie, to na bank by słyszeli normalnie moje piski zachwytu, bo po prostu... No patrzcie na to!
Kurczę, szkoda, że tak tego w telefonie nie widać, ale tam jest normalnie ślęża i widać te wszystkie góry. Ja cię kręcę! Ludzie, gdzie ja jestem? Gdzie ja przyjechałam? Ale czad! I najlepsze jest to, że większość drogi wjeżdża się windą, a same schodki może są trochę małe, ale nie są jakoś strome, wiecie, w porównaniu do schody od drabiny w Bystrzycy Kłodzkiej. Ja cię kręcę! Ale czad, no mój, jak tu jest pięknie! Kurde, dobrze, że dzisiaj przyjechałam, ale się cieszę. Ja cię kręcę, serio, jak będziecie kiedyś w Świdnicy, musicie wbić i do muzeum, i na wieżę ratuszową. Wow, po prostu coś niesamowitego. Naprawdę, mega się cieszę. Ja cię kręcę. Serio, te wszystkie szczyty, to się wydaje takie duże wręcz, bym powiedziała. Serio, w telefonie to wygląda jakby one były nie wiadomo jak małe, ale one naprawdę widać, że są ogromne. Po prostu wow, tutaj ten kościół, czy to katedra. Niesamowity widok na całe miasto. Dobra, moi drodzy, ja już będę musiała powoli się zbierać. Muszę przyznać, że jestem mega zadowolona z tej wycieczki, chociaż nie była ona jakoś turbo długa, ale jak będziecie kiedyś w Świdnicy, to będziecie wiedzieli, gdzie należy zawitać. Serio, mega wam polecam, czy nawet na taki jednodniowy wypad, jak to u mnie. I cóż, widzimy się przy następnych wyprawach, a one już wkrótce. Na razie.